Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Czuję się dziś tak sobie, więc nie będzie długich wstępów. Najpierw krótkie przypomnienie, a potem od razu lecimy do newsów. Przypominam, że mam adres mailowy. paskud.autor@gmail.com. Gdybyście chcieli przesłać mi coś, o czym myślicie, że warto wspomnieć w odcinku, zrobić odcinek specjalny albo zwyczajny esej, to nie wahajcie się przesłać mi takiej informacji. Kiedy to mamy już za sobą, zapraszam do wysłuchania. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od wiadomości, którą przegapiłem w zeszłym tygodniu, choć nie powinienem. 1 lutego rozpoczęły się nominacje do Nagrody Fandomu Polskiego imienia Janusza A. Zajdla. Trwać będą do północy 31 marca. Ogłoszenie na stronie nagrody przypomina o zmianach w regulaminie głosowania i obiecuje w kolejnych postach wytłumaczyć te zmiany. I przyznaję, że to faktycznie się dzieje. Rzeczy około Zajdlowe są w tym roku bardzo dobrze widoczne. Są więc pytania i odpowiedzi, są tłumaczenia, jak działa fandom i jak należy się w nim poruszać, oraz są posty wspominkowe, które dla mnie osobiście są bardzo ciekawe. Nie można też zapominać, dosłownie, bo inicjatywa jest właściwie nieodzowna w czasie nominacji, o Zewie Zajdla, fanowskiej inicjatywie promującej nagrodę, zachęcającej do nominowania i głosowania oraz, co szczególnie istotne, tworzącej listy pomocnicze. Jeden rzut oka na taką listę wystarczy, żeby nabrać stosownego podziwu dla ilości pracy, która jest w nie wkładana. Link do takiej listy również znajdziecie w opisie. Zachęcam Was więc do głosowania i ja. Już to na kanale słyszeliście, ale prestiż i sensowność tej nagrody zależy bezpośrednio od środowiska fanowskiego. To jest Was. I mam tu na myśli Was bardzo dosłownie. Bo nie oszukujmy się, osoby, które nie są fantastyką zainteresowane, nie oglądają tego kanału. Zachęcam Was też, jak przy okazji wszelkich konkursów, do pisania i publikowania własnych rzeczy. Chętnie zobaczyłbym i Wasze prace na takich listach, wśród nominatów i zwycięzców. Do piór i klawiatur, panie i panowie. Okruchy. W dniach od 23 do 25 lutego w Gdańsku odbędzie się RemCon. Impreza odbywać się będzie na terenie Amber Expo przy ulicy Żaglowej 11. Muszę przyznać, że strona wydarzenia napawa mnie optymizmem. Podani są goście, podani są wystawcy, są nawet zniżki do hoteli. Co uważam za świetną inicjatywę. Jeżeli więc wiedziecie życie gdzieś na północy Polski, to zachęcam do zainteresowania się wydarzeniem. Bilety są nietanie. 130 za 3 dniowy, 70 za piątek, 70 za niedzielę i 110 za sobotę. Ceny internetowej nie podaję, bo zakup online nie działał, kiedy pisałem tę wiadomość. Smutne informacje dla fanów profesjonalnego czarodzieja z Chicago. Wydawnictwo MAG poinformowało, że nie będzie więcej wydawało przygód Harry'ego Dresdena. Powody są prozaiczne. Seria nie zdobyła w Polsce wystarczającej rzeszy fanów. No cóż, szkoda, ale rozumiem. To seria planowana na 20 kilka tomów, które nie wiadomo, kiedy się w ogóle pojawią. Nic dziwnego, że ryzyko jest zbyt wielkie. Wszystko wskazuje na to, że trwają prace nad adaptacją książki Starter Villain autorstwa Johna Scalziego na film. Za projekt odpowiedzialne miałoby być Maximum Efforts, firma Ryana Reynoldsa we współpracy z Paramount Pictures. Przyznaję, że książki nie czytałem, ale i tak się cieszę. Z opisu na Goodreads wynika, że to nie jest poważna książka. To opowieść o facecie, któremu w życiu niezbyt wyszło, a któremu nagle wujek zostawił w spadku korporację z Woli, w komplecie z siedzibą na wyspie z wulkanem. Innymi słowy, brzmi jak komedia. I takich filmów i seriali science fiction i fantasy brakuje teraz trochę, kiedy wszystko stara się dopasować klimatem do Gry o Tron lub Star Treka. Krążą plotki i ploteczki, że zaczynają się prace nad stworzeniem serialowego prequelu do Domu Smoka, który dla odmiany jest prequelem Gry o Tron. Prequel, o którym mowa, opowiadać ma o Egonie Zdobywcy, który wraz ze swoimi siostrami i smokami podbił 6 z 7 królestw. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słyszeliśmy już o tylu około grotronowych projektach, że ciężko się połapać, które nadal są w produkcji, które przepadły, a które były tylko luźnymi pomysłami. No ale taka jest już natura plotek. Zapowiedzi. W sieci pojawił się drugi, rozszerzony, zwiastun drugiej części Duny. Ten koncentruje się na jeździe na czerwiu pustyni i wygląda rewelacyjnie.
Rozszerzony oznacza w tym wypadku, że trwa ponad 7 minut. Co z kolei oznacza, że nie ma sensu wrzucać go tutaj jako tło. To jest scena, którą najlepiej obejrzeć w całości. Mnie na przykład przekonała, że wycieczka do IMAX-a jest niezbędna dla mojego szczęścia. Fragmenty. Dostępny jest drugi fragment powieści Pustkowie zwane pokojem, autorstwa Arkady Martina. Książka stanowi drugi tom w cyklu Take Scala. Link, oczywiście, znajdziecie w opisie. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia za tydzień, trzymajcie się dobrze. Pasku.